rodzicami tych uczniów dwie umowy użyczenia lokalu na potrzeby mieszkania. To jest mieszkania numer 1 i mieszkania numer 2, mieszczących się na pierwszym piętrze budynku sytuowanym na działce położonym w Konie przy ulicy 11 listopada 1 w Konie na czas określony od dnia 1 września tego roku do dnia 30 czerwca 2025 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych i Rozwoju Gospodarczego. Opinia Komisji jest pozytywna. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Chciałbym zapytać, jak to prawnie wygląda, czy to są budowy, które mieliśmy chyba dwa lokale mieszkalne, czy w tej chwili zmniejszyliśmy zasób tych lokali mieszkalnych, czy to są lokale użytkowe, które my na zasadach takich ogólnych, takie jak inne lokale, użyczamy dla odpłatności, na jakich zasadach to się odbywa, na jakich na zasadzie. To są lokale mieszkalne, to nie są lokale użytkowe, tylko lokale mieszkalne, czyli te mieszkania, które do tej pory funkcjonowały, bo były dwa mieszkania w tym budynku. A to są te, tak, te, które tutaj za ścianą. Nie, tutaj za ścianą, czyli to w tych lokalach mieszkalnych. Rodzice tych uczniów płacą tylko koszty utrzymania tych lokali, natomiast są zwolnieni z opłacania czynszu. Zarząd powiatu wziął taką uchwałę, zwolnił z opłacania czynszu rodziców tych uczniów. Jeżeli nie ma dalszych dyskusji, to zamykam dyskusję. Dziękuję bardzo.